Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć słów kilka właśnie o tej 10-minutowej prezentacji o grafie oraz PowerShellu i o tym, dlaczego właściwie pokochałem jego używanie do automatyzacji. Słów kilka o mnie. Prowadzę swojego bloga pod adresem piesik.me o technologiach Microsoft 365. Na co dzień pracuję w branży bankowości we Wrocławiu jako specjalista trzeciej linii supportowej dla Windows Client Devices. Automatyzacja, czyli to, o czym chciałbym Wam dzisiaj właśnie opowiedzieć, to jest moje ostatnie nowe hobby, a po godzinach staram się być dobrym w sumie ojcem, pokazywać technologie oraz być dobrym mężem. Zamysł prezentacji jest bardzo prosty. Chciałbym Wam pokazać, czym jest Microsoft Graph, jak go wykorzystać, po co go wykorzystać i w sumie tak właściwie chciałbym Wam pokazać żywy przykład, co możemy zrobić za jego pomocą. Microsoft Graph jest usługą Microsoftową, która jest RESTful API. Jest to usługa RESTful API, która pozwala nam na wykonywanie operacji na usługach chmurowych firmy Microsoft. Dla przykładu możemy aktualizować sobie dane użytkowników, możemy pobierać, możemy wysyłać maile, możemy robić praktycznie cokolwiek, co jest związane z usługami chmurowymi firmy Microsoft. Możemy aktualizować, jeżeli ktoś z nas korzysta z Intune'a, możemy aktualizować, możemy tworzyć nowe aplikacje, możemy aktualizować ich opisy i w sumie wszystko, co nam się zamarzy. Mamy kilka typów zapytań. Z racji tego, że są to korzystamy za pomocą Web API, to wykonujemy zapytania do tego serwisu. Mamy kilka typów zapytań: get, post, patch, pod i delete. W skrócie chciałbym Wam wytłumaczyć tylko get, pobierz, post, wyślij, wykonaj. Patch and pod to są uaktualnij dane, delete, skasuj. Wygląda to w taki sposób, że zależnie od tego, co chcemy zrobić, wykorzystamy odpowiedni typ zapytań. Teraz tak, chciałbym Wam pokazać Graph Explorera, który pozwoli nam na pracę z Microsoft Graphem. Wygląda to w taki sposób, że sobie ja go otwieram. Jest to nowa sesja incognito, oczywiście. Szybko się zaloguję do swojego konta. I chciałbym Wam pokazać, co możemy właśnie za pomocą Graph Explorera zrobić. Dla przykładu mam tu kilka przykładów, które pozwolą mi na przykład pobrać wszystkie moje maile. My profile. OK, wykonałem przykład, który jest właśnie wykonałem przykładowy skrypt, przykładowe zapytanie, które jest tutaj. graph.microsoft.com/me. I tutaj w odpowiedzi dostałem informację o moim koncie. Jest to Jakub Piesik, job title, mail. Jeżeli sobie wezmę dla przykładu zapytanie my mail, to wyskoczy o tym, że nie mam uprawnień do tego, ponieważ Microsoft Graph nie ma do tego uprawnień, więc wchodzimy sobie do Modify Permissions i w tym momencie wyświetlają nam się informacje o tym, to zapytanie mi slash messenger, jakie potrzebuje uprawnienia. Potrzebujemy mail read basic, mail read write, więc sobie przyznajmy te wszystkie uprawnienia. Przyznałem sobie w tym momencie uprawnienia. Uruchamiam jeszcze raz zapytanie. I zobaczcie, w tym momencie za pomocą Microsoft Grapha otrzymałem możliwość podejrzenia wszystkich maili na moim koncie, które są właśnie na moim koncie. I teraz, mając wszystkie te dane w JSON-ie, możemy sobie nimi operować, możemy je przesyłać dalej, możemy sobie robić raporty z nich. A co najważniejsze, one są właśnie dostępne dla nas do dalszej pracy i do obrabiania w PowerShellu. Wszystko ładnie, wszystko fajnie, jest tutaj coś takiego jak historia. Możemy sobie korzystać z tego, ale ja bardziej preferuję korzystanie z Postmana, które jest dla mnie, nie wiem, jakby ładnie to powiedzieć, wygodniejsze w użyciu. Posiada darmową wersję, posiada statystyki użycia tego, co robimy w ciągu tygodnia i ile tego używamy, tego Postmana.
Posiada możliwość zaimportowania gotowych właśnie kolekcji, które aktualnie chciałbym Wam przekazać. Tak właśnie wygląda Postman. I tutaj są już gotowe kolekcje, które pozwalają nam na wylistowanie na przykładu listy aplikacji. Zobaczmy, co się stanie. Nie mam requestu. Więc musiałbym. Okej, okay, widzę, że tutaj musiałbym. Get my profile. Zaraz zobaczymy, czy zadziała. Nie, bo nie, ponieważ nie mam. Okej, okay, nie mam skonfigurowanej autoryzacji, więc w skrócie mówiąc, Postman pozwala nam na wygodniejszą pracę z Microsoft Graphem oraz z dowolnym typem API. Tu mamy, jak widać, zakładki, więc nie musimy otwierać nowych zakładek właśnie na stronie internetowej. Dobra, lecimy dalej. Ogólnie Microsoft Graph ma swoje wbudowane moduły do PowerShella, które pozwalają na wygodniejszą pracę, ale z racji tego, że jestem człowiek samouk, pozwoliłem sobie na napisanie krótkiego skryptu, który Wam pokaże, w jaki sposób automatyzować tworzenie notatek do OneNote'a. Czyli chciałbym pokazać Wam, że w momencie, jak stworzę nową grupę, uruchomię skrypt, to ta grupa pojawi się mi się w OneNote'cie z informacją o tym, jaki jest owner tej grupy oraz jacy są użytkownicy. Dobra, zobaczcie, to wygląda w taki sposób. Mam sobie jakiś tam Automation Notebook, mam sobie Active Directory Groups i tutaj mam sobie wszystkie grupy, które mam w swoim Active Directory, czyli Groups, General, All Groups, przepraszam. I tutaj mam wszystkie grupy. Stworzę sobie jakąś grupę. Ownera wybieram szybko. Piesik. Dodaję jakiś tam użytkowników. Tworzę select, create. Grupa zostanie utworzona. I teraz, jeżeli ja sobie przejdę krok po kroku przez mój skrypt PowerShellowy, który wygląda w taki sposób. Zobaczcie, pierwsze co zrobiłem w moim skrypcie to jest. Utworzyłem aplikację i skopiowałem jej dane. Aplikację robimy w taki sposób, że przechodzimy sobie do Enterprise Applications, tworzymy nową, przechodzimy sobie i w momencie, gdy tworzymy nową aplikację, mamy możliwość podania właśnie nazwy, Application ID i Secret ID, które tutaj musimy uzupełnić. Następnie podajemy wszystkie parametry niezbędne. I teraz tak, musiałem przejść najpierw przez wszystkie kroki, aby dojść finalnie do tego momentu, czyli dostania się do AID Groups. Musiałem najpierw wykorzystać odpowiednie typy zapytań do Microsoft Grapha, czyli najpierw musiałem się dostać do sekcji. Potem, jak już dostałem tą sekcję i jej ID, bo szukałem sekcji AID Groups, wrzuciłem ją sobie, wylistowałem wszystkie strony. Jak już miałem wylistowane wszystkie strony, to zrobiłem zapytanie w celu pobrania grup z Active Directory wszystkich. Tutaj sobie stworzyłem content to OneNote, to jest pokazanie tego, że co ma zostać pobrane i co ma zostać umieszczone jako treść na stronie. I tutaj w tym momencie wyszukuję sobie memberów. Tutaj sobie sprawdzam, czy strona istnieje. Jeżeli istnieje, uaktualizuj stronę. Jeżeli strona nie istnieje, to taką stronę nową stwórz. Mamy tutaj metodę post. I zobaczcie, mamy sobie tutaj te wszystkie strony. Jeżeli ja sobie uruchomię teraz ten skrypt, ok, skrypt mi przestał działać. Ok, skrypt działa. Tu będziemy mieli podgląd na ten temat, co ten skrypt aktualnie robi. Widzicie, page for AA SODO was not found. W związku z tym ta strona zostanie od razu utworzona i po 2-3 minutach ta strona się automatycznie pojawi właśnie w moim OneNote'cie.
Słuchajcie, to jest bardzo krótka prezentacja, więc muszę się streszczać. Aplikacja musi posiadać odpowiednie uprawnienia do tego, aby móc korzystać. Więc jeżeli sobie wejdę jeszcze raz do zakładki Permissions, to tutaj mam informację o tym, jakie uprawnienia ma dana aplikacja. Oczywiście im mniej uprawnień, tym lepiej, jakby nie patrzeć, ale niektóre uprawnienia musimy przyznawać w kontekście aplikacji, ale też nie wszystkie uprawnienia da się właśnie przyznać w kontekście aplikacji. Niektóre działają tylko dla kont użytkowników, którzy uruchamiają skrypt bezpośrednio ze swoimi permissionami. Po co chciałem wam to pokazać? Właśnie po to, żeby bardzo krótki start, w jaki sposób korzystać z Microsoft Graph'a. Po to, że chciałem się nauczyć automatyzacji i po to, żeby po to, że po prostu jestem leniem, który nie lubi robić notatek z własnej pracy, a jeżeli zrobię sobie skrypt, który mi robi listing wszystkich grup, ich członków oraz description oraz ownerów, to mam jakiś normalny porządek, powiedzmy, w notatkach i dzięki temu wiem, co, po co, jaka grupa jest i się nie wkurzam o to, że jakaś grupa robi to coś, czego nie mam. Słuchajcie, dzięki. Wiecie, jak się ze mną skontaktować dzięki właśnie tym danym kontaktowym. Widzę, zobaczymy, czy jakieś pytania. Hej Kuba, ja już tutaj wrzucam, masz pytanie. Znaczy, teoretycznie na to pytanie właściwie odpowiedziałeś, ale być może chcesz jeszcze coś do niego dodać. Wiesz co, szczerze powiedziawszy, Paweł, nie wysyłałem na przykład mailu w kontekście użytkownika, ale prawdopodobnie jako global administrator albo ktoś, kto ma jakąś wysoką rolę, powinniśmy mieć taką możliwość. Wiesz co, wiem, że tutaj dziewczyny będą udostępniały link do dyskusji i pytań, więc ja odpowiem po prostu ci w jakiś sposób prywatnie albo pod komentarzem na YouTubie.